To mój znajomy Kuba. Będę z nim rozmawiał o fizyce wingsuitów w grze Spider-Man 2. A to jestem ja, próbujący chodzić po 10-metrowej linie, którą kupiłem specjalnie do tego filmiku. Przerywamy program Nie mam talentu. Przed Państwem wydanie specjalne faktycznych wydarzeń. Łukasz Skowron, zapraszam. Przenosimy się od razu do Nowego Jorku. Tam już znajduje się nasz korespondent Łukasz Skowron. Łukaszu, jesteś nieopodal Central Parku na wiecu zatytułowanym Spider-Man. Bohater czy kpina ponad wszelkim prawem. Powiedz proszę, jakich czynów w imię samozwańczego dobra tym razem dopuścił się Spider-Man oraz jakie prawa znowu łamie? Witam Państwa, witam Łukaszu. Cóż, przede wszystkim Spider-Man łamie prawa fizyki. Chcieliście część drugą? No to część druga będzie. A w zasadzie to właśnie ją oglądasz. Spędziłem wiele godzin researchując zagadnienia pogodowe i inne rzeczy, które zaproponowaliście w komentarzach. Dziękuję bardzo. A i tak na wszelki wypadek, rzeczy, o których mówię, nie traktuję jako wytykanie błędów, jakkolwiek by definiować słowo błąd. Fizyka w grach to często jest rzecz bardzo umowna. Produkcja gier jest niezwykle skomplikowanym procesem. Często trzeba stosować jakieś sztuczki, uproszczenia i często gracze w ogóle nie oczekują rzeczywistej fizyki. Po prostu wykorzystuję mój materiał źródłowy, czyli gry komputerowe, jako pretekst do tego, aby porozmawiać o fizyce tej rzeczywistej. To sytuacja, kiedy Spider-Man swoimi sieciami wprawia w ruch obrotowe elementy. Mając chociażby patelnię, mogę nią zakręcić, gdy zadziałam siłą styczną do przedmiotu. Na pewno zdarzyło Wam się kiedyś jedną ręką mieszać coś na gazie, a drugą na przykład rozmawiać przez telefon. Wtedy cały garnek zaczyna się kręcić i nici zmieszania. Jeśli zadziałamy siłą w inny sposób, to garnuszek nie będzie się kręcić. Zmierzam do tego, iż działając siłą prostopadłą do przedmiotu, nie będziemy obracać go w pożądany sposób. Na filmiku widać, że bohater swoimi pajęczymi linami działa w sposób prostopadły do powierzchni przedmiotu. Tutaj jeszcze w miarę ok, bo jest trochę poniżej kołowrotka, ale tutaj to już lekka przesada. Co można zrobić, aby to naprawić? Cóż, wystarczy wprowadzić odpowiednie podświetlenie, gdzie należy stać, aby daną rzecz można wprawić w pożądany ruch obrotowy. Może to być naprawdę ciekawe akurat w tej zagadce środowiskowej, gdyż należy bardzo szybko obrócić dwoma pokrętłami. Więc trzeba zaplanować odpowiednie ustawienie postaci wcześniej. W tym temacie to wszystko, powróćmy do studia faktycznych wydarzeń. Kto mógł się tego spodziewać? Globalne kłopoty sklepów ze sprzętem sportowym. Klienci domagają się zwrotów za niedawno kupione domowe bieżnie. Au! To musi boleć! Niemniej jednak wiem, że to jest pozycja, w jakiej należy przenosić, no właśnie, przenosić nieprzytomną osobę. Problem polega na czymś innym. Zobaczcie. Mam tutaj worek ziemniaków. Podskakując na bardzo niewielką wysokość, ledwo co mój bark to wytrzymuje, ponieważ wyhamowuje on 2 kg rozpędzonych ziemniaków. A gdyby zamiast ziemniaków to odczuwające bodźce osoba, człowiek został wyhamowany siłą od barku bohatera, więc na ciało człowieka także działa ogromna siła. Poprzez miliony lat selekcji naturalnej zostaliśmy przystosowani do lądowania na nogach, nie na brzuchu. A teraz spróbujcie wyobrazić sobie ten ból spadając z takiej wysokości. Obie osoby powinny odczuć wielki ból. Ktoś powiedział w komentarzach do poprzedniej części, że przecież Spider-Man ma nadludzką siłę. Okej, nawet jeśli nasz bohater ją ma, to zwykły mieszkaniec raczej nie. Jak to naprawić? Cóż, może być ciężko. Szczerze, to nie mam pojęcia. Jest to totalnie nierealistyczne. Postacie doznają ogromnych przeciążeń. Wynikają one z nagłego wyhamowania. Ich organy wewnętrzne tego nie wytrzymają, choćby nie wiem co. Widać, że nad podobną sprawą zastanawiali się twórcy Batman Arkham Knight z 2015 roku. Tuż przed upadkiem postać rozkłada swoją pelerynę, aby wydłużyć czas wyhamowania. Dokładnie to samo chcą osiągnąć parkurowcy, wykonując obrót przy upadku. Wydłużają czas wyhamowania i tym samym zmniejszają przeciążenia i wynikający z tego ból przy lądowaniu. Osobiście to nie wiem, jak to naprawić w omawianej grze. Trzeba przeformułować jej fundamentalne założenia, bo raczej nie będziemy dodawać Spiderom skrzydeł. Ha! Chyba odkryłem tu pewien paradoks. Skoro Spider-Man nie odczuwa bólu w wyniku takiego upadku, to czemu odnosi obrażenia od ciosów? Tym paradoksalnym akcentem przejdźmy do następnego zagadnienia. Don't push yourself too hard, Parker. I'm serious. Hey, you know I'd much rather be curled up next to you with the latest physics journal right now. Especially that French one.
Halo, halo, hej. Co tam? A wiesz, tak tylko chciałem zadzwonić i powiedzieć, że chętnie bym zwinął się w taki kłębek i leżał obok ciebie i czytał jakieś fajne czasopismo z fizyki. W ogóle też chciałem powiedzieć, że to co właśnie teraz robię, to nagrywam wstępkę do następnego filmiku. Co? Zaraz mogłaś? Tak. Sometimes you're just too romantic. I'll talk to you later. A teraz zapraszam na prognozę pogodową. Jedna osoba zaproponowała, abym zbadał tunele powietrzne w grze. Komentujący zastanawiał się, czy to realistyczne, aby w tunelach powietrznych za pomocą wingsuitu przemieszczać się na duże dystanse. W grze to działa tak, że wystarczy wlecieć w taki tunel i możemy spokojnie odłożyć pada. W grze pojawiają się w różnych miejscach. W większości przypadków nie ma nic specjalnego, co mogłoby pomóc stworzyć taki ukierunkowany ruch powietrza. Pozostaje pytanie, jak w ogóle takie tunele powstają? Czy mogą one powstawać w takich miejscach jak w grze? A co o tunelach powietrznych myśli nasz ekspert Kuba? A co te tunele oznaczają? Oj, Spidey, nie zapowiada się to dobrze dla ciebie. Taki tunel to nic innego jak wiatr, tylko taki wzmocniony. Na przykład pomiędzy dwoma budynkami albo dwoma pasmami górskimi. Ale skąd w ogóle bierze się wiatr? Research zrobiony. Odkryjmy całą fizykę, która stoi za powstawaniem wiatru. Siemanko, witam w mojej kuchni. Bonjour, oui, oui. To dziś będziemy przyrządzać. Crème de la crème, délicieux francuskiej kuchni. Wiatr. Naprawdę nie mogło być tutaj więcej francuskich stereotypów? Mon chéri, sam chciałeś, żeby było ich tutaj dużo, to co niby miałem napisać. Faktycznie, zapomniałem. Będziemy potrzebować jeden dorodny piekarnik oraz jeden orzeźwiający zamrażalnik. Może też być lodówka, jeżeli gotujecie poza sezonem zamrażalnikowym. Jeśli słońce ogrzeje jakąś część powierzchni gruntu, to powietrze zwiększa temperaturę i chce zajmować więcej miejsca. Rozszerza się. Co się dzieje, jak obieracie piekarnik ze skórki? To znaczy, otwieracie piekarnik podczas pieczenia? Nie licząc tego, że przyjmujecie często bardzo dziwne pozy, aby tylko ciepłe powietrze nie uderzyło w twarz. No właśnie, ciepłe powietrze bucha na zewnątrz. Ściany piekarnika już nie blokują jego rozszerzania się. Uciekające ciepłe powietrze tworzy luki, które są wypełniane przez zimniejsze powietrze z okolic. Dlatego ciśnienie powietrza jest tutaj niskie. Zobaczmy teraz na satelitarną mapę mojej kuchni. Synoptycy ostrzegają, że na wschodzie powstaje nisz atmosferyczny. A co z zachodem? Czy będzie rozpogodzenie? No niestety, nadchodzi arktyczne powietrze z zamrażalnika. Okej, no to teraz pytanie. Mam tutaj kadzidełko, zaraz je podpalę, przyłożę je tutaj, otworzę drzwi do zamrażalnika i pytanie, czy powietrze z zamrażalnika poleci do góry, prosto czy do dołu? Jak otworzysz balkon w zimny dzień, to najpierw zaczyna być ci zimno w stopy i nogi. Zimne powietrze różni się od ciepłego tym, że jest bardziej zbite i ciężkie. Zobaczmy, co się stanie. Wszystko wylatuje do dołu zamrażalnika. Wszystkie ciężkie masy powietrza powoli się zbierają i kołtunią. Ciśnienie powietrza jest tutaj wysokie. Zamrażalnik tworzy w kuchni lokalny wyż atmosferyczny. Swoją drogą pamiętam, jak jeszcze na początku lat 2000 w telewizyjnej prognozie pogody pokazywali różnokolorowe literki N i W, najczęściej czerwone i niebieskie. Wtedy w ogóle nie rozumiałem, o co chodzi, ale dość satysfakcjonująca była sama animacja. Ciekawe, że dzisiaj w prognozach pogody raczej tego nie pokazują. Ach, choroba. Ale te ludziwo to głupiejo. Z pokolenia na pokoleniwo. Nie to co za moich czasów! Podsumowując, mogę połączyć spód zamrażalnika odpowiednią tubą ze spodem piekarnika i w środku powstanie wiatr. Ten youtuber zbudował coś podobnego za pomocą lodu i nagrzewającej lampy. Na szczęście wszystko można zrobić na mniejszej skali. Wystarczą lekko uchylone drzwi zamrażarki. Zimne powietrze wylatuje na dole. Ciepłe powietrze jest zasysane do środka. Na górze panuje nisz atmosferyczny, a na dole wyż atmosferyczny. A pomiędzy powstaje wiatr. Albo wiatrę. Często w takich prześwitach
mocno wieje. Dzisiaj akurat nie, bo jest dość zimno, ale jak na przykład słońce by ogrzewało tutaj, no to wtedy po drugiej stronie jest trochę zimniej i od razu powstaje fajny wiaterek. Zatem tunele w grze to zabieg czysto growy. Niemożliwe jest, aby na tak dużym obszarze tunele trwały non-stop dzień i noc. Nie istnieją takie tunele powietrza. W mieście oczywiście jest ruch powietrza i jest przeciąg, czasem nawet duży, ale wiesz, nic takiego. Ale nie taki, aby można było z nim lecieć, a na pewno nie tak długo i tak stabilnie. Nie jest to godny zaufania sposób pokonywania dużych dystansów. Taki wingsuit musi się napędzić i musi lecieć z prędkością około 200 km na godzinę w poziomie. Czy da się to przedstawić, aby było bardziej zgodne z rzeczywistością? Cóż, tutaj pojawiają się schody, ale nie do nieba, tylko bardziej do piekła. Mechanika latania w tunelach została dodana, aby szybko przemieszczać się po dużym mieście. Dodatkowo wiele misji w grze opiera się na lataniu w tych tunelach. Znowu trzeba zmieniać fundamentalną funkcję gry. Skoro Spider-Man ma wiele gadżetów, może jego pajęcze ramiona dadzą radę zamienić się w jakieś obrotowe śmigło napędzające. W przypadku napędu jakiegoś do zrobienia. Skoro ja na to wpadłem, to twórcy pewnie też. Myślę, że z perspektywy typowego gracza to właśnie takie śmigło wygląda mniej realistycznie niż wingsuit, który każdy widział w reklamach czy filmach. Tak czy siak, mechanika latania jest tak satysfakcjonująca, że po prostu przymknijmy na to oko i zgódźmy się, że takie tunele powietrzne mogą istnieć w grze. Szczerze, to już samo fruwanie na wingsuicie, nawet bez tuneli, jest dość szybkie. Więc jeśli kiedyś powstanie maksymalnie realistyczna wersja Spidermana, to nawet bez takich tuneli się obędzie. Oczywiście przy założeniu, że samo latanie na wingsuicie Spidermana jest możliwe. A właśnie. No dobrze, tunele powietrzne omówione. Teraz zobaczmy, co o wingsuitach mówi nasz ekspert. Uwaga, łączymy się z naszym korespondentem z przestworzy Kubą. Skoro już wiemy, jak powstaje wiatr, no to teraz czas zobaczyć, jak lata się na wingsuitach. W dowolnym momencie, będąc w powietrzu, możemy pod pachami otworzyć specjalne skrzydełka. Wtedy bohater przypomina szybującą wiewiórkę, czyli tak jakby miał na sobie pełnoprawny wingsuit. Czy taka błona pod pachami jest w stanie zapewnić wystarczającą siłę nośną, by szybować jak za pomocą profesjonalnego wingsuitu? Specjalnie na potrzeby tego filmiku znalazłem eksperta. Myślę, że Władca Przestworzy to adekwatny pseudonim dla niego. Poznajcie Kubę! Mam troszeczkę ponad 1600 skoków w takim kombinezonie. Wow. To sporo naprawdę, przynajmniej mi się wydaje, że to jest bardzo dużo. Na wingsuitach zna się na wylot, przelot, odlot po prostu. To co robi Spider-Man w tej grze, w tym filmiku, to jest abstrakcja. Powiem tylko, że zmontowany wywiad z Kubą trwał ponad jakieś 20 minut i jest mega ciekawy. Dużo się z niego dowiedziałem o sekretach latania na wingsuitach. Zostawiam link do pełnego wywiadu z Kubą w opisie. Jednakże przytoczę jeszcze jedną wypowiedź, która dobrze wpisuje się w ogólny temat tego filmiku. Tak naprawdę kwestie wingsuitów, ogólnie lotnictwo, aerodynamika w filmach, akcji zwykle nie jest przedstawiana realistycznie. Są ważniejsze rzeczy niż jakiś realizm albo niuanse, które zauważy osoba, która się na tym zna, a większość osób nie zauważy. A potem nawet porównujemy latanie w wingsuitach pomiędzy grą Spider-Man 2 a Just Cause 4, zgodnie z prośbą jednego widza. Na ten temat to wszystko tutaj. Wróćmy na chwilę na ziemię i zobaczmy, jak się chodzi po linach. Chwila, gdzie śmieszna scenka na koniec tego rozdziału? I na koniec jeszcze to chodzenie po linach. W grze możemy tworzyć mosty z dowolnie rozmieszczanych pajęczych lin. Wygląda to naprawdę zacnie, lecz diabeł tkwi w szczegółach. Sam chciałem nagrać klip, jak chodzę po takiej linie, aby pokazać, gdzie ciągle powinien znajdować się środek masy ciała człowieka. Niestety, jak się okazało, jest to bardzo trudne. W żadnej z prób nie utrzymałem się dłużej niż sekundę. No, chyba że tak. Dowiedziałem się nawet, że istnieje dyscyplina sportowa jak slack lining. Zauważcie, że jedyna możliwość, aby nie spaść, to ciągle utrzymywać środek masy ciała nad linką. Jak wygląda położenie środka masy Spidey'ego w grze? Na pierwszy rzut oka wydaje się nieźle. Na sesjach motion capture pewnie narysowali poziomy odcinek na podłodze i po nim szedł aktor.
A teraz dokładnie prześledźmy ruch środka masy. Ogólnie rzecz biorąc, podczas chodzenia jest nad liną. Problem, jaki widzę, to moment zmiany kierunku chodzenia. Podczas obrotu na stopie środek masy wychyla się mocno w bok. Raczej postać powinna spaść. Zobacz na tego człowieka po prawej. Obrócił się praktycznie wokół własnej osi, tak aby środek masy ciągle pozostawał nad liną. Można to naprawić na wiele sposobów. W końcu Spider-Man jest bardzo zwinny. Wystarczy zmienić animację na przykład na taką albo taką. Na sam koniec dodam, że eksperymentując z linami znalazłem taki ciekawy bug. Ogólnie rzecz biorąc, liny pięknie się uginają pod ciężarem bohatera. Może troszkę za mało opadają, ale wtedy nie wyglądałyby tak cool. Czasami jak połączy się liny w pewien sposób, to fizyka środkowej liny się wyłącza. Zobaczcie, że już przestała się uginać. Pomimo wielu prób nie znalazłem prawidłowości, która to powoduje. PlayStation Polska, dzięki, że na moją ostatnią zaczepkę zareagowaliście serduszkiem na Instagramie. Może dacie radę ogarnąć dla mnie jakiś kontakt do deweloperów, abym mógł z nimi o tym porozmawiać? O, świetnie, pojawiła się nowa aktualizacja. Ciekawe, co tam dodali. Usunięto bug z wyłączającą się czasami fizyką pajęczych lin, zauważony tylko przez jedną osobę na świecie. Aha. Czy możesz łaskawie zostawić fizykę naszej gry w spokoju, youtuberze? Wiesz dobrze, że mówię o tobie. Oglądaliście Państwo faktyczne wydarzenia. Dziękuję za wspólny czas. Proszę o łapkę w górę, subskrypcję, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza. I to w sumie tyle. Pamiętaj, że w opisie kanału możesz znaleźć cele długoterminowe. Dziękuję. Subscribe and become a Phoenix.